po raz trzeci spotykamy się w ramach, to jest tak połączone i odpustu świętego Anioła Stróżów, a jednocześnie na pograniczu wakacji i zakończonego właśnie niedawno roku szkolnego. A więc wyszedł taki pomysł, że właśnie jest rozgrywki sportowe między mieszkańcami poszczególnych wiosek, które tworzą parafię. O, puchar przychodni, przepraszam. Teraz przed chwilą się zakończyło, w zeszłym roku ten puchar otrzymał pochowo. No zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. To też dobry moment na połączenie się, poznanie się parafian też, ale już w wolnym czasie, prawda? No tak jest, wszystkim jest cel, żeby wszystkie pokolenia tutaj się spotykały, bo zresztą widać to w przygotowaniu całej uroczystości, że to nie tylko, załóżmy, koło gospodyń czy Rada Sołecka, ale dosłownie wszyscy, począwszy od dzieci do najstarszych, każdy jakąś swoją cegiełkę w organizację tego wydarzenia ma, ale teraz głównie kładziemy akcent, żeby mieszkańcy danej wioski, która jest gospodarzem tego wydarzenia. Jesteście we dwoje jako księża, ale widzę, że również uczestniczycie w tym i również dajecie pokaz mieszkańcom chociażby w laniu wody. No to raz, ale przede wszystkim taką atrakcją zawsze tego takiej parafiady jest mecz piłkarski. Do tej pory było, że ściągaliśmy kolegów księży, było księża kontra parafianie. W tym roku pierwszy raz zrobiliśmy, że byli ministranci, lektorzy, połączone siły z księdzem Marcinem, oczywiście wikariuszem. No przeciwko właśnie parafianom, więc myślę, atrakcja super. A jak poszło na tym meczu? No, parafianie byli mocniejsi zdecydowanie w tym razem. Czyli co, rok teraz będziecie trenować do następnej czwartej parafiady, żeby wygrać? No chłopcy bardzo bojowo do tego podeszli, więc na pewno to jest mobilizuje do treningu. Tak, taki jest punkt garmarżerim, nazwijmy to, to też właśnie mieszkańcy danej wioski tutaj to wszystko fundują. Plus kochani, widzimy ten pałac, plac zabaw na dzieci, ten dmuchany. Pewne ofiary, które tam składamy, to zawsze mamy na jakiś taki cel, więc tym razem zbieramy na defibrylator właśnie dla dzieci. Warto zapytać. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnie włącza się w dzisiejszą parafiadę. No oczywiście, bo to łączy ludzi, jest bardzo wesoło mimo tego deszczu, co było, nie? I ja bardzo przepraszam, bo ja chcę z nimi udział w bojówce wziąć. Ale jeszcze tylko sekundę, co właśnie dzisiaj oferujecie? Operujemy pokaz bojówki tak, jak jest na zawodach sportowych gminnych. Pierwszy? Głowa na końcu. Proszę, i Maciek. O, dobrze, jeszcze zaliczymy, prawda? Wysoka komisja. O, ale miny niektórzy robią. Bardzo ładnie ta dziewczyna. Dobrze, proszę, tak. O, drążkami. Przeszła sobie, nie? Pani też może, proszę pani. O. Dziękujemy panu. Pan już tutaj będzie sędzią, proszę pana, bo pan to zrobił technicznie niedobrze. Tak? Dobrze. Dobrze idzie, dobrze. I ten. Już bym odpadł. Pepsi! No i teraz uwaga. Zostaną trzech chłopaków, którzy wezmą udział w finale z dziewczynami. Uwaga. Cola! Cola! Pepsi! Cola! Pepsi! Cola! Cola! No i panu dziękujemy. Cola! Dobra, teraz jesteśmy na coli. Teraz patrzymy uważnie. Tyle sędziów tutaj jest. Uwaga, dobra.